Omawiany przeze mnie w poprzednim sezonie Formuły 1 system Halo, lub Halo, jak ktoś woli spolszczenia, który wtedy uratował zdrowie, a być może i życie Lewisa Hamiltona, dziś po raz kolejny spisał się na medal. I to dwukrotnie. Na brytyjskim torze Silverstone najpierw zapobiegł tragedii w wyścigu Formuły 2, gdy kilka godzin później, w tym samym miejscu, tuż po starcie wyścigu Formuły 1, a zresztą zobaczcie sami. Guanyu Zhou, Zhou Guanyu, kierowca zespołu Alfa Romeo, nie odniósł żadnych obrażeń. Aż trudno sobie wyobrazić, że kilka lat temu wprowadzenie tego systemu wywołało całą masę sprzeciwów, również ze strony kierowców.